Dzisiaj będziemy z Robertem rozmawiali o tym, jak dotychczas rozumiane schematy zakupowe tak naprawdę bardzo mocno mogą handlowców wprowadzać w błąd. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj witamy Was razem z Robertem Lipińskim w kolejnym odcinku naszych podcastów o nazwie wiele mówiącej Przestań wreszcie sprzedawać. Natomiast dzisiaj, zanim przejdziemy do tego, o czym w ogóle jest ten odcinek, ruszymy jedną rzecz, o której ostatnio, może nie tyle co zapomnieliśmy, ale ją mocno zaniedbaliśmy. Czyli drodzy Państwo, na samym starcie prosimy o, jakby to ładnie Robert powiedział i za chwilkę powie, o pewien przejaw publicznego zaufania i kliknięcie łapki do góry, serduszek, czy czego tam w danym programie da się kliknąć. A my tymczasem przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj opowiemy sobie trochę na temat takich sygnałów zakupowych, które wysyłają podczas procesu sprzedażowego nam klienci. Jednym z takich najbardziej znanych sygnałów zakupowych, które dostajemy od prawie każdego potencjalnego klienta i o które za chwilkę poproszę Roberta, by go skomentował, jest taki sygnał zakupowy pod tytułem: proszę przesłać ofertę na maila. Robercie, co ty na to? Jak widzimy taki sygnał zakupowy, to już się cieszymy, bo praktycznie mamy kontrakt w kieszeni, prawda? Dzień dobry, cześć Tomek, witam Was wszystkich. Najpierw się przywitam kurtuazyjnie, ale też, no bo lubię się witać. Wiesz co, to znowu teraz chyba odpowiem trochę tak, jak to zależy, wiesz, bo... I tutaj wychodzi z Ciebie prawdziwy konsultant. Tak, bo nie chciałbym teraz powiedzieć tak od razu na wejściu, że zawsze i wszędzie prośba o ofertę jest zła. Mhm. To nie o to chodzi. Tu bardziej chodzi o to, kiedy ten klient nas o tą ofertę prosi. Bo właśnie, powiedziałeś, że użyłeś takiego sformułowania sygnały zakupowe. No i moim zdaniem te sygnały zakupowe przez wiele, wiele lat są wszystkim osobom, które się zajmują sprzedażą, mniej lub bardziej wtłaczane do głów. Mhm. Poprzez różnego rodzaju szkolenia, poprzez różnego rodzaju pewnie też rzeczy, które oglądają, czytają, może rozmawiają ze sobą i utarło się, że takie hasło pod tytułem proszę przysłać ofertę na maila to jest właśnie sygnał zakupowy. I teraz ja tylko zrobię jedno zastrzeżenie. To może być sygnał zakupowy, ale tylko w jednej określonej sytuacji, w której zostało to poprzedzone tym wszystkim, tak naprawdę, o czym my mówimy w tym podcaście. I wtedy ta oferta jest właściwie tylko i wyłącznie wyrazem, można powiedzieć, potwierdzeniem już takim ostatecznym tego, że nawiązaliśmy już właściwie tą współpracę, ten deal na serwetce podpisaliśmy i teraz tak naprawdę trzeba złożyć ofertę, żeby pewne formalności... Czyli po prostu spisane ustalenia, które są zebrane w ramach jednej formalności. Natomiast to się niestety rzadko zdarza z moich obserwacji, a bardzo często albo zdecydowanie częściej zdarza się to, co ty powiedziałeś, czyli po prostu sprzedawca spotyka się z klientem, rozmawiają być może pierwszy raz, może drugi i klient na koniec mówi to okej, to ja poproszę ofertę. Najlepiej no tak. To jest takie trochę innego rodzaju powiedzenie idź pan na drzewo i no szybko, dokładnie. Bo jest to jakiś sygnał, znaczy jest to jakiś sposób po prostu spuszczenia na drzewo handlowca, żeby nam dał spokój, bo my akurat zajmujemy się czymś zupełnie innym. Tak, to jest myślę biznesowa kurtuazja z jednej strony, no bo jeśli już klient się z kimś spotkał, potencjalny klient i no jesteśmy jednak w świecie biznesu, to pewne zasady panują. Powiedzenie, poproszenie kogoś o przygotowanie oferty jest czymś, co ten ktoś odbierze pozytywnie, najprawdopodobniej. I przy okazji będzie jeszcze miał nadzieję, że coś się wydarzy. Natomiast ja myślę, że tutaj kluczowe w tym aspekcie nawet nie jest to, co myśli klient, tylko co się będzie musiało wydarzyć po stronie sprzedawcy, jeżeli on ten sygnał zakupowy, mówiąc w cudzysłowie, łyknie jak pelikan, bez głębszej refleksji. Bo to będzie oznaczało, że on po takim spotkaniu po pierwsze będzie miał poczucie, że jest gdzieś dalej w procesie. To może być w szczególności nieprawdziwe. Najprawdopodobniej będzie musiał poświęcić jakiś czas na to, żeby taką ofertę przygotować. I tutaj ponownie, no prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, on po prostu będzie poświęcał ten czas, nie mając pewności, co się z tą ofertą dalej stanie. A mało tego, on najprawdopodobniej nie będzie wiedział,
w jakiś sposób tę ofertę przygotować, bo zakładając, że to jest po pierwszym spotkaniu i to jeszcze jakimś fragmentarycznym, on nie będzie miał tych informacji, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, dotyczących choćby Discovery Meeting. Tak? No i tu jest trzecia rzecz, broń obosieczna. To znaczy klient, który na odczepnego prosi o ofertę, raczej nie może się spodziewać prawdziwej oferty. W cudzysłowie takiej, która naprawdę jest mu potrzebna albo którą by poważnie chciał, a pewnie też statystycznie może się wydarzyć, że na 100 klientów jeden, który powie poproszę ofertę, będzie realnie zainteresowany tą ofertą, ale wiadomo, zajmujemy się większością, a nie jakimiś pojedynczymi przypadkami. W związku z tym taki sprzedawca prawdopodobnie będzie miał przygotowany jakiś, nie wiem, szymelek po prostu, tak? Czyli tu wkleję, tu przekleję, jak to, chciałem powiedzieć copy-paste, ale można ładnie powiedzieć Ctrl-C, Ctrl-V, dobrą ofertę będziesz miał, prawda? I w ten sposób, o ile odpowiednio pozmieniasz dane potencjalnego kontrahenta, będzie bez wtopy wysłana oferta, nie? No i teraz właśnie pojawia się jeszcze jeden element związany z tą wtopą. Jak widzicie, jedno hasło pod tytułem proszę wysłać ofertę na maila jest, pociąga ze sobą wiele różnych potencjalnych scenariuszy, które mogą być albo są w szczególności niekorzystne dla sprzedawcy, czyli nieraz miałem takie przykłady gdzieś, może nie wiem, może mi też się przydarzyło, szczególnie jeszcze nie pamiętam, ale wielokrotnie spotykałem się z taką sytuacją, gdzie w ofercie znajdowały się jakieś artefakty dotyczące innego klienta, tak? I to naprawdę nie wygląda dobrze. No więc konkludując, jeżeli klient na wczesnym etapie rozmów prosi nas o ofertę, w szczególności o wysłanie jej na maila, to jeśli my taki sygnał przyjmiemy jako zakupowy i ochoczo się za to zabierzemy, to jest według mnie strzał w kolano, w stopę jednocześnie, a przy okazji trochę taka, bym powiedział, naiwność już dokładnie dzisiaj tak. Można spokojnie powiedzieć sprzedażowa, no bo prawdopodobieństwo, że z tej oferty będzie chleb, jest czysto statystyczne po prostu. Tak jak mówię, no dobra, poczekaj Robert, to trochę jakbym chciał obciąć ten temat, bo jesteśmy, zobacz, w takim sygnale no, bardziej niż zakupowym, to znowu statystycznie rzecz biorąc antyzakupowym. Czy byłbyś w stanie wymienić nam jeszcze, nie wiem, ze dwa, trzy tego typu sygnały, które faktycznie na rynku są odbierane jako zakupowe, one jednak statystycznie są bardziej antyzakupowe, żebyśmy mogli za chwilkę przejść do tych faktycznie zakupowych, czyli do clue naszego dzisiejszego odcinka. Dobra, to kolejnym takim sygnałem, który jest może moim zdaniem, on jest trochę związany z tym pierwszym, tylko chyba jest jeszcze gorszy. To znaczy, jak dostajemy zapytanie ofertowe, nie wiadomo skąd, nie? W sensie siedzimy sobie, nie wiemy, co ze sobą zrobić i nagle ting, wpada mail i dostajemy zapytanie ofertowe z terminem złożenia oferty za 3 dni i przyjmujemy to jako szansę, która może nas doprowadzić do jakiegoś konkretnego kontraktu, nie? I zaczynamy się za to zabierać i jesteśmy już przez 3 dni, albo 4, albo 5, albo tydzień zajęci, nie? W sensie sprzedawca ma pełne ręce roboty, przygotowuje ofertę, wysyła i tak wiele firm funkcjonuje. Czyli jest to sprzedaż typowo reaktywna, jak to często mówią anegdotycznie moi koledzy, albo gdzieś to już po rynku biega, agresywnie czekamy przy telefonie, tak? Tak jest. I to jest drugi taki sygnał, który według mnie jest sygnałem antyzakupowym i często firmy po wielu, wielu latach dopiero zdają sobie z tego sprawę, jak wiele ofert składają, jak mało wygrywają i dopiero później zastanawiają się, jak wiele czasu poświęcają na przygotowanie tych ofert. Tak. To jest drugi taki element. Natomiast ja myślę, że jest jeszcze jeden taki bardzo ważny, bardzo często spotykany, który polega na tym, że sprzedawca, który jest na spotkaniu z klientem i wraca z tego spotkania, opowiada, jak to klient był zainteresowany albo jak to klient jest zainteresowany, ponieważ, uwaga, zadawał mu dużo pytań. Czyli jeśli klient na spotkaniu dopytuje sprzedawcę wnikliwie o jego ofertę, o jego firmę, o jego, nie wiem, osiągnięcia, cokolwiek, to sprzedawca odbiera to jako sygnał zakupowy. No i teraz wraca do firmy i mówi, klient jest zainteresowany, bo zadawał dużo pytań. Absolutnie według mnie jest to antysygnał zakupowy albo sygnał antyzakupowy. To znaczy on może być istotny w pewnym momencie, znowu gdzieś tam statystycznie w niektórych przypadkach, natomiast co do zasady weźmy pod uwagę w tym podejściu, które stosuję i o którym opowiadam od początku, jaka jest rola sprzedawcy. To sprzedawca ma się dowiedzieć czegoś o kliencie i od klienta, a nie na odwrót. Tak jest. Jeśli ja jako sprzedawca wyjdę ze spotkania z opróżnioną głową, bo powiedziałem już wszystko, o co klient mnie zapytał, no to pytanie, z czego zrobię notatkę?
Pytanie, czy w ogóle wiem coś o tym kliencie, czy dowiedziałem się, jak wygląda jego sytuacja, czy on w ogóle ma jakieś problemy. Ja mogę sobie tylko wyobrażać, to jest problem też, że często sprzedawcy mówią, skoro on o to pyta, to pewnie to jest dla niego ważne, w związku z tym robi pewne założenia. No i tutaj przypomina mi się taka bardzo staropolsko brzmiąca zasada no guessing, Tak czyli po jest. prostu nie Nie. zgaduj, nie należy tego robić. A jeśli się niczego od klienta nie dowiemy, ciężko na tej podstawie wyciągnąć wnioski. Natomiast Dokładnie. a propos wracającego handlowca do biura po tego typu spotkaniach, przypomniała mi się anegdota, którą opowiadał kiedyś Andrzej Twarowski, gdzie właśnie jeden z handlowców wraca do firmy i kolega go pyta: słuchaj, jak ci poszedł dzień? Mówi: świetnie, bo miałem dzisiaj dużo owocnych spotkań, nie? Takich nieowocnych, tylko takich, no, owocujących w przyszłości. A ten drugi mówi: wiesz co, ja też dzisiaj nic nie sprzedałem. To jest trochę na Dokładnie, tej zasadzie. dokładnie. Dobra, to przejdźmy teraz na jasną stronę mocy. Powiedz, Jeszcze dwie Robert, rzeczy, ale może bez omawiania, bo wiesz mam co, jeszcze no to coś w szybciutko, głowie. bo to jednak nie o tym odcinek trochę, nie? No to ja tylko jeszcze powiem o dwóch rzeczach, ale krótko. Kolejna rzecz, taki coś, co jest przez sprzedawców przyjmowane jako dobra moneta, to jest to, jeśli klient prosi ich o przygotowanie tego, o co poprosił wcześniej w pięciu różnych wersjach. W Excelu, w PDF-ie, w takim zestawieniu, tabela przestawna, a może tak, a może z rysunkiem. Absolutnie nie zachęcam, żeby to robić. Bo jeśli klient nas o to prosi, to znowu trzeba by sobie zadać pytanie, po co i co się wydarzy, jeśli my to zrobimy. Za każdym razem powinniśmy robić taką sobie funkcję, czy moja praca, którą wkładam, ona się przełoży na jakiś, nazwijmy to w cudzysłowie, zysk po stronie klienta, czyli czy to się opłaca to robić. No bo czasami się po prostu nie ma sensu tego robić. Jasne. I ostatnia rzecz. Jeśli sprzedawca ma poczucie, że klient go traktuje jak eksperta, nie? To tak bardzo, bardzo pobieżnie, możemy o ekspercie w ogóle zrobić odcinek, ale jeśli sprzedawca właśnie wychodzi ze spotkania, trochę podobne do tego poprzedniego, tak, że z poczuciem, że on po prostu wie wszystko i o wszystkim jest w stanie opowiedzieć i wszystko już widział i tak dalej, klient tego słucha, to raczej i przytakuje i mówi tak, no tutaj widzę, że pan ma dużą wiedzę. To absolutnie nie musi oznaczać, że on mieliście od niego kupić. Dobra, no No, co więc. swoją drogą jeszcze może prowadzić do dodatkowej ciekawej działalności, a mianowicie po prostu darmowego doradztwa. No nie? I Tak, to też, bardzo też często. zwykle nie o to chodzi. Dobra, drugą stronę. To w takim razie, jeśli te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam często spotykamy i traktujemy jako handlowcy, no jako sygnały zakupowe, tak naprawdę statystycznie rzecz biorąc, nie powinniśmy ich w ten sposób traktować, to jakich sygnałów powinniśmy oczekiwać od naszych potencjalnych klientów, które nam mówią, że idziemy w dobrym kierunku? Ja zacznę może od swoich doświadczeń, bo No jasne. zanim się dowiedziałem, jak to można by powiedzmy metodycznie poukładać i na co zwracać uwagę, to najpierw miałem pewien dyskomfort związany z tymi sygnałami zakupowymi, które nie działały, czyli te, o których opowiadaliśmy. I moim zdaniem taką pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to, żeby łamać schematy. Znaczy, jeśli klient oczekuje czegoś ze względu na to, że tak jest mu to podawane przez lata, przez większość sprzedawców, z którymi się spotyka, to wcale nie oznacza, że tak ma być. I to wcale nie oznacza, że to jest dobrze, no bo skoro ja widzę, że to nie działa, a klient tego oczekuje, to ja mogę powiedzieć, OK, no zrobię to, no bo klient oczekuje, klient nasz pan, ale ja nie powinienem tak naprawdę tak myśleć. Czyli ja zachęcam do łamania schematu, do zastanawiania się nad tym. I teraz na co zwracać uwagę? Mówiliśmy sobie już w kilku odcinkach o tym, że kluczowe w sprzedaży, tej, którą tutaj proponujemy, jest zaufanie, zbudowanie zaufania. I teraz Mike Bosworth, czyli osoba, na której, że tak powiem, po części się wzoruje, jeśli chodzi o metodyki i o taką, powiedzmy, filozofię, on wyszczególnił takie elementy w procesie sprzedaży, które nazywa public display of trust, czyli takie publiczne dowody zaufania. I teraz czym są te publiczne dowody zaufania? To są właśnie te momenty, które stają się nowymi sygnałami zakupowymi. Jeśli my je w porę i we właściwy sposób wyłuskamy z rozmowy z naszym klientem, to będziemy mogli sobie w cudzysłowie gdzieś odznaczyć, że tak, posunęliśmy się dalej w procesie, bo klient okazał nam zaufanie. Teraz jakie to mogą być momenty? Pierwszy moment albo pierwszy taki dowód zaufania to jest w ogóle okazanie, że klient chce być, w cudzysłowie powiem, zaopiekowany. Że on w ogóle jest otwarty do tego, żeby ktoś z zewnątrz był dla niego kimś,
komu on się w cudzysłowie może poddać, bo to zależy bardzo dużo od sytuacji klienta. Jeśli on okaże nam, że faktycznie, no dobra, pytaj, tak, jest taka sytuacja, daje mi to przyzwolenie na to, żeby, bo to się objawia często właśnie tym, że on pozwala sobie zadawać pytania, po prostu. Jeśli on pozwala sobie zadawać pytania, to znaczy, że to jest ten pierwszy sygnał zakupowy, który możemy sobie odznaczyć jako dowód zaufania. Idąc dalej, kiedy on już nam te pytania sobie pozwolił zadawać, usłyszał od nas jakąś historię, pamiętacie, że mówiliśmy o tym, że podczas spotkań dobrze jest opowiedzieć klientowi o tym, jak wygląda ktoś podobny do niego i tak dalej. I on opowie nam swoją historię w sposób dość podobny, tak? Czyli opowie nam o swoich trudnościach, opowie nam o tym, z czym się tam gdzieś zmaga, przed czym stoi. To jest kolejny dowód zaufania, tak? Czyli my wchodzimy trochę do jego świata, tak? Zaczynamy się przyglądać temu, w którym miejscu w jego historii może być jakiś ból. Teraz jeśli on się do tego bólu przyzna i powie tak, faktycznie tu mam problem, to jest już kolejny bardzo, bardzo mocny dowód zaufania. Idąc dalej, znowu bazując na metodyce i na tym podejściu, które stosujemy, on będzie gotowy, żeby pokazać nam, jak wyglądałby ten nowy świat, w którym on tej trudnej sytuacji już nie ma. Dodatkowo jeszcze jak nam powie o tym, że no jakbym takie coś miał, to na przykład mógłbym nie wydawać X na Y, albo mógłbym skrócić czas czegoś, czyli pokazuje nam konkretną wymierną wartość. To jest kolejny dowód zaufania. Tak szybciutko sobie jeszcze szybko analizuję, jak to wygląda w procesie. Kolejnym ważnym jest to, jeżeli na przykład rozmawiamy z osobą i wiemy, że jest to sytuacja, w której wiele osób będzie zaangażowanych w proces, on jest gotowy zaprosić te kolejne kluczowe osoby. Czyli mówi, okej, myślę, że to, co robimy teraz, o czym teraz mówimy, to będzie miało sens. Myślę, że damy radę to zrobić. Powinien tego posłuchać jeszcze tam, nie wiem, dyrektor zarządzający albo ktoś. To jest mega ważny dowód zaufania. Dopiero tutaj mniej więcej, w tym miejscu, mogą się pojawić, najczęściej mogą się pojawić te elementy takie biznesowo, prywatne, osobiste, intymne. Kiedy klient zaczyna nas wpuszczać już do tego swojego świata poza biznesowego, no to jest to mega ważny dowód zaufania. Kolejny, myślę, że tak jeszcze jeden, dwa tak mam w głowie, kolejny, kiedy poprosi nas o radę. Jeśli sprzedawca staje się dla klienta osobą, którą ten klient prosi o radę, tylko fizycznie prosi, nie to, że tam my wiemy, że możemy mu coś doradzić i tą radę dajemy nieproszeni, tylko jeśli klient nas o tą radę poprosi, to możemy znowu w swoim procesie sprzedażowym oznaczyć to jako dowód zaufania. To ja Ciebie tutaj złapię trochę za słowo, bo dawaj. Przed chwilką mówiliśmy o tym proszeniu o radę, że wchodzimy w to bezpłatne doradztwo, no nie? To więc gdzie jest ta różnica? Bo to ale bardzo chętnie klient powie, a to wie Pana, jakby Pan zrobił to, a tamto, a siamto, nie? I generalnie wchodzimy już w coś, super, że o to powinno pytasz. Być częścią projektu. Super, że o to pytasz, bo mi nie chodzi o taką radę. Tu nie chodzi o radę w naszym projekcie, tylko tu chodzi o to, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że rozmawiamy z klientem o tym, żeby usprawnić jego proces sprzedażowy. Dobra. A on wie, że my pracując na przykład z właścicielami firm, realizowaliśmy z nimi jakiś projekt, który pomógł temu klientowi lepiej funkcjonować, nie wiem, na jakimś tam konkurencyjnym rynku. I on nas w ogóle pyta o taką radę w związku, znaczy na przykład, nie wiem, z kim mógłby porozmawiać, żeby usprawnić jakiś obszar, którego my nie dotykamy. Chodzi o takie potraktowanie ciebie nie jako, to nie chodzi o bezpłatne doradztwo, tylko o to, że on ciebie traktuje jako kogoś, komu może zaufać nawet w obszarach innych niż te, o których rozmawiamy. Ciężko mi teraz jest tak dokładnie podać taki konkretny przykład, natomiast tutaj generalnie chodzi o to, że jak masz rozmowę z przyjacielem, to ufasz temu przyjacielowi we wszystkich aspektach, tak? Jeśli co on ci nie powie, to ty mu ufasz. I tutaj o to chodzi. Czyli dochodzimy do takiego momentu, że zaczynamy z tym klientem rozmawiać nawet o kwestiach, nie wiem, prywatnych, nie wiem, nawet to może być, słuchaj, a gdzie ty byłeś ostatnio na wakacjach, a gdzie byś kupił, nie wiem, nowy rower, albo ostatnio będę miał niedługo komunię mojej córki i zastanawiam się nad prezentem. Tego typu rzeczy, nie? Chodzi o to, że zaczynasz stawać się dla tego klienta osobą bliską. I ostatni dowód zaufania, który się pojawia najczęściej w procesie sprzedaży, nie wiem, czy wszystkie wymieniłem, bo ich może być wiele, ale... Ja myślę, że łapiemy, o co chodzi, nie? Bo to jest to, jak klient zaczyna okazywać zaufanie do naszej propozycji.
Czyli on zaczyna wierzyć, że ta nasza propozycja, którą my proponujemy w jego sytuacji przeprowadzić jakąś zmianę i ta nasza propozycja, czy tam to, z czym my przychodzimy, pomaga mu przez tą zmianę przejść i on zaczyna tym żyć i on już widzimy, jak on innym o tym opowiada, tak? On zaczyna ufać, że faktycznie to, co my posiadamy, pomoże mu rozwiązać jakiś problem, to jest taki kolejny dowód zaufania, który, no, można powiedzieć, oznacza już praktycznie podpisanie kontraktu za chwilę. Mhm, jasne. Tak bym to, taką konkluzję bym tutaj na koniec. No dobra, słuchaj, wiesz co, ja sobie tu wypisałem, ile tych public displayów of trust wymieniłeś, było ich całkiem sporo, bo 8 sztuk, więc myślę, że spokojnie nasi słuchacze są w stanie jakby wziąć to do siebie, poszukać tego w ramach swoich relacji z klientami i wypatrzyć, czy oni faktycznie mają chęć pójść dalej w procesie, czy też niekoniecznie, bazując już na czymś więcej niż tylko prośbie przesłania oferty na maila. I tym optymistycznym byśmy się jednak zbliżali, Robercie, do końca. Pytanie, czy masz tu jakąś klamerkę na koniec, coś, co chciałbyś, wiesz, jednym zdaniem tak, ja myślę, że i wysłać naszym, wiadomość naszym słuchaczom. Wiadomość do słuchaczy, a więc tak, nie będę liczył, tak jak tak, Adin 2 kiedyś taki był znany i hipnotyzował, no chyba tak, ja tego nie zrobię, ale... No przede wszystkim jedno... wodę hipnotyzował, nie? Bo to Kaszpirowski chyba o niego ciebie. Chyba tak, nie pamiętałem. Ale no i myślę, że wielu naszych słuchaczy w ogóle będzie musiał w Google sprawdzić, o czym my tutaj gadamy. Ale może tak się zdarzyć. Ale powiem tak, według mnie wszystkie te, nazwijmy to, problemy, o których dzisiaj mówimy, biorą się stąd, że sprzedawcy właśnie idą w drogę, którą proponuje klient. I tutaj prosta, najprostsza rzecz. Jeżeli na jakimkolwiek najbliższym spotkaniu sprzedażowym usłyszycie od klienta pytanie, wy usłyszycie od klienta pytanie, to zamiast na to pytanie odpowiedzieć, zastanówcie się, jaka może być przyczyna i geneza tego, że ten klient wam takie pytanie zadaje. I po chwili namysłu zadajcie mu pytanie o to, ok, dlaczego to jest dla pana ważne, pani, a z jakiego powodu akurat o to mnie pan pyta, a co mógłbym jeszcze więcej ewentualnie tutaj w tym obszarze pokazać, opowiedzieć, żeby dociec, skąd to pytanie od strony pana padło, czy pani, bo według mnie to jest pierwszy moment łamania schematu. Czyli jeśli klient próbuje pójść w tym kierunku, to my musimy zrobić inaczej. A w kontekście samego złożenia oferty, no to rada jest mega prosta. Ja bym proponował powiedzieć tak, my nie składamy ofert, no bo ja nie wiem, na co ma być ta oferta. Więc jeśli ja mam panu, pani złożyć ofertę, to super, z ogromną przyjemnością, ale potrzebuję przed tym porozmawiać z panem, panią o tym, jak wygląda wasza sytuacja biznesowa, z kim i jak pracujecie, jakie macie cele operacyjne, jakie realizujecie, jakie macie streamy przychodowe i tak dalej. Muszę zrozumieć trochę państwa biznes, żeby móc zaproponować coś, co być może pomoże coś rozwiązać. I tak jest. Jeśli klient w to pójdzie, to też mamy dowód zaufania, no bo on powie, no tak, w sumie człowiek ma rację, trzeba pogadać, żeby coś móc zrobić. Jeśli nie, to moim zdaniem szkoda czasu na składanie oferty, poszukajcie innego klienta. I super. Tym wnioskiem końcowym możemy dzisiaj zamknąć naszą rozmowę i oczywiście przejść do kolejnego etapu, czyli hashtaga przestań wreszcie sprzedawać z polskimi znakami, którego warto wyszukiwać w coraz większej liczbie kanałów, bo już na pewno YouTube, na pewno LinkedIn, na pewno Facebook. No i oczywiście strona Roberta Książki. Tymczasem, zbliżając się znowu do końca po raz czwarty, już dzisiaj chyba zapraszamy Was do lajków, share'ów, komentarzy, wysyłania pocztą mailową, pantoflową, czatem, wszędzie do tych swoich znajomych, którym ta wiedza może się przydać, a tymczasem również zapraszamy Was do kolejnego odcinka, który już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Ci, Robercie, dziękuję Wam, nasi słuchacze, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.